Wydawnictwo Fronda Jean Raspaj, obóz świętych. Z francuskiego przełożył Marian Miszalski. Czyta Wojciech Żołądkowicz: A gdy dobiegnie końca tysiąc lat, z więzienia swego szatan zostanie zwolniony i wyjdzie, by omamić narody z czterech narożników ziemi. Goga i Magoga by ich zgromadzić na bój. A liczba ich jak ziaren piasku morskiego. Wyszli oni na powierzchnię ziemi i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. Apokalipsa Świętego Jana, rozdział 20, wersety od 7 do 9. Możemy szukać razem nowego stylu życia, który uczyni możliwym zapewnienie środków do życia 8 miliardom istot ludzkich, jakie zamieszkiwać będą naszą planetę w roku 2000. Jeśli nie, żadna ilość bomb atomowych nie powstrzyma wielkiego napływu tych miliardów ludzi, którzy pewnego dnia wyruszą z biednych regionów śródziemnomorskich. I wtargnął na względnie otwarte przestrzenie półkuli północnej, poszukując środków na przeżycie. Prezydent Hawari Bumedien, marzec 1974 roku. Teraz pytanie brzmi: w jaki sposób zamierzamy ułożyć pokojowe stosunki z ważną grupą, która odtąd stanowi część państwa francuskiego, która ma prawo być tym, czym jest? Bo jest to sytuacja faktyczna, którą zaakceptowaliśmy i której chcieliśmy. Jakie zamierzamy wymyślić sposoby wewnętrznego współżycia we Francji, które uczyniłyby możliwym takie współżycie w miłości i poszanowaniu wolności każdego? Jest to zadanie pokoleń, które nadchodzą. Kardynał Jean-Marie Lustiger, kwiecień 1984 roku. Wstęp. Nie ma dla pisarza bardziej niewdzięcznego tematu niż przyszłość. Zwłaszcza przyszłość w miarę nieodległa, 30-50 lat. Jeśli przewidzi źle, jego dzieło skwitowane zostanie uśmieszkami politowania. Jeśli dobrze, może zostać podwójnie odrzucony. Najpierw przez swych współczesnych bo trafna prognoza z zasady idzie pod prąd potocznym wyobrażeniom i trąci polityczną niepoprawnością, a następnie przez potomnych, którzy powiedzą, że wszystko to przecież już dawno wiadomo. Na taki los naraził się Jean Raspail, wydając w roku 1973 Obóz Świętych. W chwili pierwodruku powieść została odtrącona i przemilczana przez postępowe salony. Dziś bywa zaś zbywana jako może i słuszna, ale właśnie dlatego już nieciekawa publicystyka. Rzecz dzieje się na początku wieku XXI, a zabawnym smaczkiem jest fakt, że powieściowy papież nosi imię Benedykt XVI, choć ma akurat odmienne poglądy od kardynała Ratzingera. W nękanych głodem i epidemią Indiach, pod wpływem wystąpień szalonego filozofa, zresztą przybysza z Europy, setki tysięcy ludzi opanowują siłą statki, łodzie, barki i na oślep, niepowstrzymaną falą ruszają ku Europie. Przypadkiem celem tej nowej wędrówki ludów staje się ojczyzna autora, ale nie o nią tu w sumie chodzi, tylko o cały zgnuśniały w dobrobycie i ogłupiały Zachód który wobec tej nagłej inwazji okazuje się całkowicie bezradny. Nikt nie ma przecież odwagi wydać rozkazu strzelania do tłumów. Mieszkańcy dotkniętych inwazją terenów uciekają w panice i na oślep. Z kolei na tereny te ciągną tłumy ochotników rewolucji, węszących okazję do obalenia Starego Świata. Media plotą o tolerancji i sprawiedliwości dziejowej. Postępowi księża o zbliżającym się do Europy milionie Chrystusów. Rodzą się z dnia na dzień rewolucyjni przywódcy i hasła, armia francuska i aparat państwowy dosłownie się rozbiegają, aż kipi tu od ironii i charakterystycznych szczegółów. Znać, że miał jeszcze raz Spaj przed oczami komunistyczne ruchawki na uniwersytetach w 1968 roku. Sami Hindusi prawie się w powieści nie pojawiają. Autor zresztą nie ukrywa, że byli pretekstem do napisania przypowieści. Jego interesuje rozkład białej cywilizacji, która straciła wiarę oraz ducha i jako taka musi ustąpić miejsca innym. Innym, którzy nie marnując zbyt wiele energii na filozofowanie, uważają, że skoro są głodni i bezdomni, mają prawo zabrać jedzenie i żywność bogatym. Zwłaszcza, że są silni i zdeterminowani, a biali słabi i tchórzliwi. Takie streszczenie mogłoby pasować do prostej politycznej agitki, ale kilkusetstronicowe dzieło raspaja ma znacznie większą wagę. Autor zdaje sobie doskonale sprawę z umowności powieściowej Wędrówki Ludów. W rzeczywistości wszak rozciągniętej w czasie z historycznych oraz kulturowych kontekstów tej kolejnej literackiej apokalipsy. Opowieść okonającej w imigracyjnych konwulsjach Francji jest zarazem opowieścią o upadku Rzymu i Bizancjum, o elsowskich Elojach i Morlokach, o rewolucji bolszewickiej i, może najbardziej, o kościele dni ostatnich. To suma lęków wspólnych wymierającym cywilizacjom. Łowcy sensacji nie znajdą tutaj odniesień do płonących francuskich przedmieść, ale oczywiście, wydarzenia ostatnich miesięcy nadały książce nowy kontekst. I dopiero one zniosły polityczne tabu, które Raspaj miał odwagę złamać już ponad 30 lat temu. Rafał Ziemkiewicz, Newsweek, styczeń 2006 Przedmowa do wydania trzeciego Obóz Świętych, opublikowany po raz pierwszy w 1973 roku, jest powieścią, która uprzedza zdarzenia prawdopodobne już dziś i zagrożenie, którego możliwość nie wydaje się już nikomu nieprawdopodobne. Opisuje pokojowy najazd nieprzebranych rzesz mieszkańców trzeciego świata na Francję, a potem na cały Zachód. Na wszystkich płaszczyznach powszechnej świadomości, działalności rządów, równowagi międzycywilizacyjnej, a zwłaszcza indywidualnego sumienia, rodzi się spóźnione pytanie, co robić? Co robić, skoro nikt nie jest gotów wyrzec się swej ludzkiej godności za cenę przyzwolenia na rasizm? Co robić, skoro jednocześnie każdy człowiek i każdy naród ma święte prawo do zachowania odrębności i tożsamości w imię swojej przyszłości i przeszłości? Nasz świat ukształtował się pośród nadzwyczajnej różnorodności ras i kultur, które mogły się rozwijać. Często osiągając najwyższą i specyficzną doskonałość, tylko wskutek koniecznej, faktycznej segregacji. Wynikające z niej konflikty, a zawsze miały one miejsce w historii, nie są konfliktami rasistowskimi ani nawet rasowymi. Są po prostu elementem składowym odwiecznego ruchu ścierających się ze sobą sił, a w tym starciu wykuwa się historia świata. Słabsze siły tracą impet, zanikają i potem znikają. Silniejsi rosną w siłę, zwyciężają. Zachodni ekspansjonizm, na przykład, od czasu wypraw krzyżowych i wielkich odkryć geograficznych aż po epopeję kolonialną i ostatniej bitwy jej ariergardy, kierował się bardzo różnymi pobudkami moralnymi, politycznymi, gospodarczymi ale nie było pośród nich rasizmu i nie odgrywał on w tej ekspansji żadnej roli z wyjątkiem być może prywatnych motywacji pewnych nikczemników to że zachód najczęściej zaspokajał swoje potrzeby kosztem innych raz a przecież wskutek tych kontaktów wiele z nich uratowało się od zagrażającego im śmiertelnego zgnuśnienia było jedynie konsekwencją naszej rządzy podbojów nie zaś ich ideologicznym motywem czy usprawiedliwieniem Dziś, gdy stosunek sił jest diametralnie odmienny, i gdy Stary Zachód znalazł się na tej Ziemi w tragicznej mniejszości, gdy wycofuje się za coraz słabsze mury obronne, przegrywając już bitwy na własnym terenie, i gdy zaczyna słyszeć zdumiony, głuchy szum potężnej fali napływowej zagrażającej jego zalaniem, trzeba przypomnieć napis umieszczany na tarczach dawnych zegarów słonecznych, jest już później niż myślisz. Te słowa przywołał w związku z obozem świętych Thierry Moulinier. Pozwolę sobie również zacytować profesora Jeffrey'a Harta z Uniwersytetu w Princeton, znanego amerykańskiego krytyka i publicystę. Raspail nie zajmuje się problemem rasy, zajmuje się problemem cywilizacji. Obóz Świętych jest powieścią symboliczną, niejako proroctwem pisanym w rytmie inspiracji, którą nazwałbym natchnieniem, bo jeśli którakolwiek z moich książek mi się objawiła, to właśnie ta. W innym przypadku, skąd u Licha miałbym odwagę, żeby ją napisać? Po osiemnastu miesiącach katorżniczej pracy nad tą książką byłem kompletnie wyczerpany. Przyglądam się swojej fotografii na obwolucie pierwszego wydania z 1973 roku. Twarz wymizerowana, jakby o 10 lat starsza, spojrzenie człowieka udręczonego przez swoje wizje. Jednak w obozie świętych moją prawdziwą naturę odzwierciedla humor, zdrowy, szyderczy śmiech, tragizm podszyty komizmem, wesołość, która jest lekarstwem na tę apokalipsę. Zawsze twierdziłem, że wbrew tematyce Obóz Świętych nie jest książką ponurą. Jestem wdzięczny tym, którzy jak Jean de Tour potrafili to dostrzec. Jeśli nasz Zachód stał się klaunem, jego końcowa tragedia byłaby tylko błazeństwem, napisał. Dlatego ta straszna książka jest w istocie tak komiczna. Wracając do tematu obozu świętych, ma on charakter symboliczny, ale nie utopijny już nie utopijny. Jeśli jest tam jakieś proroctwo, to obserwujemy dziś pierwsze znaki jego spełnienia. Po prostu w obozie świętych akcja potraktowana została tak jak w antycznym dramacie. Jest tu jedność czasu, miejsca i akcji. Wszystko rozgrywa się w ciągu trzech dni na południowym wybrzeżu Francji, gdzie przypieczętowany zostaje los świata białych. Chociaż w świecie rzeczywistym proces ten jest już mocno zaawansowany i od 1973 roku przebiega dokładnie według opisanych w książce mechanizmów. Boat people, radykalizacja społeczności muzułmańskiej we Francji, nasilająca się presja psychologiczna najrozmaitszych... Obrońców praw człowieka, pogłębiający się kryzys doktrynalny na tle odmiennego głoszenia Ewangelii przez odpowiedzialnych za to duchownych, fałszywa anielskość sumień, odmowa spojrzenia prawdzie w oczy, etc. Rozwiązanie nie nastąpi rzecz jasna w ciągu trzech dni, ale dokona się to niemal pewne po licznych konwulsjach w pierwszych dekadach trzeciego tysiąclecia za życia zaledwie dwóch czy trzech pokoleń. Gdy wiemy co w naszej starej Europie znaczy dziś pokolenie, pokolenie atrapa, podobne do atrapy rodziny i atrapy narodu, to aż się serce ściska. Wystarczy przywołać te przerażające prognozy demograficzne na najbliższe 30 lat, a te, które przytaczam poniżej, należą jeszcze do najbardziej optymistycznych. Otóż za 30 lat pośród 7 miliardów istot ludzkich będzie żyć niespełna 700 milionów białych, z których tylko trzecia część, przeważnie w mocno podeszłym wieku, będzie zamieszkiwać naszą małą Europę, usiłującą stawić czoło awangardzie trzeciego świata. Prawie 400 milionom Arabów i Muzułmanów, z których połowa nie będzie miała 20 lat, czekającym po drugiej stronie Morza Śródziemnego. Czy można choć przez chwilę sobie wyobrażać, i w imię jakiej to struszej ślepoty, że stan takiej nierównowagi będzie trwał w nieskończoność? To stosowny moment, by wyjaśnić, dlaczego w obozie świętych południe Francji najeżdżają masy ludzkie znad dalekiego Gangesu, a nie znad Morza Śródziemnego. Jest kilka powodów. Jeden wynika z pewnej mojej ostrożności – a zwłaszcza z mojej odmowy uczestniczenia w fałszywej debacie o rasizmie i antyrasizmie we Francji, obecnej na co dzień w mediach, jak również z mojej niechęci do podkreślania za cenę zaogniania sytuacji, już teraz widocznych napięć rasowych pomijanych w tej debacie. To jasne, że mamy już u siebie tę silną awangardę, wyraźnie manifestującą chęć pozostania u nas i odmawiającą asymilacji. A za 20 lat w łonie narodu francuskiego będzie ponad 30% tej napływowej, silnie motywowanej ludności. To pewien sygnał, ale tylko sygnał. Można na tym poprzestać. Można nawet toczyć na ten temat jakieś drobne spory, udając niewiedzę, lub rzeczywiście nie wiedząc, że prawdziwe niebezpieczeństwo jeszcze się nie pojawiło, że jest gdzie indziej, że dopiero nadejdzie i że ze względu na rozmiar będzie już miało inną naturę. Jestem bowiem przekonany, że w skali światowej wszystko rozegra się jak na stole bilardowym, na którym zderzające się kule wprawiają się w ruch jedna za drugą. Począwszy od pierwszego impulsu, który może pojawić się tu lub tam, w tych wielkich rezerwuarach nędzy, jak choćby nad brzegami Gangesu. Prawdopodobnie nie będzie to przebiegać dokładnie tak, jak to opisałem, bo obóz świętych jest tylko przypowieścią, ale ostatecznie rezultat nie będzie całkiem odmienny, co najwyżej przybierze formy bardziej przewlekłe i łatwiej akceptowalne. Cesarstwo Rzymskie umierało podobnie. Właśnie powoli, ale tym razem tlący się ogień może wzniecić gwałtowną pożogę. Powiadają, że historia się nie powtarza. To niedorzeczność. Historia naszej planety to cykl następujących po sobie spustoszeń, które pozostawiają po sobie tylko ruiny. Te z kolei zaludniają następne pokolenia. Niektórym udaje się je nawet odbudować i ożywić. Zachód bowiem jest pusty, nawet jeśli w pełni jeszcze tego sobie nie uświadamia. Ta niebywale pomysłowa cywilizacja, z pewnością jedyna, która zdolna byłaby podejmować niemal nieprzezwyciężalne wyzwania trzeciego tysiąclecia, nie ma już duszy. A tymczasem, czy to w skali narodów, raz lub kultur, czy też w skali jednostki, to dusza wygrywa zawsze decydujące bitwy. Ona i tylko ona jest tarczą ze złota i spiżu, która chroni mocne narody. Nie widzę już w nas duszy. Przyglądając się mojej ojczyźnie, Francji, jakby przebudzony ze złego snu, mam często wrażenie, że rodowici Francuzi to dziś wymierający gatunek, który w niczym nie przypomina i w żaden sposób nie zapowiadał obecnego gatunku, który pod koniec wieku wskutek nie wiadomo jakiej tajemnicy genetycznej przybrał sobie jego imię tym ostatnim wystarczy samo istnienie machinalnie zabezpieczają sobie przetrwanie jak najmniejszym wysiłkiem pod szyldem wewnętrznej solidarności i iluzji poczucia bezpieczeństwa nie są już solidarni w niczym ani nawet świadomi niczego co stanowi tę podstawową wspólną istotę każdego narodu na płaszczyźnie praktycznej i materialnej, jedynej, która może jeszcze zapalić płomyk zainteresowania w ich gnuśnym spojrzeniu, tworzą drobnomieszczański naród, który opłacał i w dobie kryzysu nadal opłaca w imię dziedziczonego bogactwa coraz mniej zasłużenie, milionową służbę imigrantów. Ach, będą bać się coraz bardziej. Ta służba ma nieprzeliczone rodziny za tymi i tamtymi morzami, a one tworzą jedną wielką, głodną rodzinę, która przepełnia całą Ziemię. To globalny Spartakus. Aby przywołać jeden tylko ze stu przykładów. Nigeria ma prawie 70 milionów mieszkańców, których kraj ten nie jest w stanie wyżywić, chociaż na zakup żywności przeznacza ponad połowę swych dochodów ze sprzedaży ropy naftowej. Na początku trzeciego tysiąclecia będzie 100 milionów Nigeryjczyków, a złoża naftowe się wyczerpią. Jednak głuchy i ślepy drobnomieszczanin jest tylko błaznem, nawet jeśli o tym nie wie. Żyjąc jeszcze jakimś cudem w swym dostatku, pośród swych zielonych łąk zachodu, krzyczy, spoglądając z zawiścią na sąsiada, niech płacą bogaci. W końcu przecież dociera do niego, że ten bogaty to on sam. A ten krzyk sprawiedliwości, ten krzyk wszystkich zbuntowanych, wywrzaskiwany tysiącami głosów, skierowany jest przeciw niemu i tylko przeciw niemu, bo wkrótce już i on będzie samotny. To cały temat obozu Świętych. Zatem, co robić? Jestem pisarzem. Nie proponuję ani nie bronię tu żadnej teorii, systemu czy ideologii. Wydaje mi się tylko, że jedyna alternatywa, która staje przed nami, jest taka. Musimy albo nauczyć się tej zrezygnowanej odwagi bycia biednym, albo znów odnaleźć w sobie tę nieugiętą odwagę bycia bogatym. W obydwu przypadkach miłosierdzie zwane chrześcijańskim okaże się bezsilne. Nadchodzą okrutne czasy. Jean Raspail, 1985 Obóz Świętych Szczęść Boże, droga słuchaczko, słuchaczu, jeśli spodobał się Tobie ten audiobóg, proszę ofiaruj swoją modlitwę za dusze czyścicowe, swoich bliskich, znajomych, przyjaciół lub dobroczyńców. Z Panem Bogiem.